Co wydarzy się wkrótce? Witam serdecznie, kochani Państwo, na czytaniu z kart Tarota i Lenormanda. Zapraszam Was, kochani, do subskrybowania mojego kanału. Oczywiście oglądnijcie dzisiaj tą wróżbę całą, ponieważ jest to jedna wróżba, bez żadnych grup. Kochani, zapraszam Was do komentowania po wróżbie. Piszcie mi, czy rezonuje ten rozkład kart Tarota i Lenormanda z Wami, z Waszą historią. Proszę Was również o lajki z kciuszkiem w górę. Proszę Was również o e-maile, jeśli chcecie wróżbę indywidualną. Ja wróżę indywidualnie również, także zapraszam. Napiszcie e-maila, a ja odpiszę Wam od razu, czy są wolne terminy i jakie są warunki wróżb indywidualnych. Zapraszam. I zaczynamy, kochani. Jaki jest temat aktualny ważny? Cztery buławy. Cztery buławy to stabilność, cztery buławy to akcja, energiczność, działanie, radość, śpiew, muzyka, radowanie się. Być może brak Wam tej radości, brak Wam tej stabilizacji. Zobaczmy, co dopowiedzą karty Lenormanda. Tak, stabilność to Wasz temat, niejasność, jeśli chodzi o sprawy stabilności. Komunikacja, wiadomości, kontrakt, w zależności o co pytacie. I tutaj być może jakiś mężczyzna, który ma Wam pomóc lub który do Was napisze lub oczekujecie, żeby ten mężczyzna coś do Was tutaj napisał czy skomunikował się z Wami i obserwujecie, czekacie na jakiś tutaj jego ruch, na jakąś jego wiadomość, tak? Co wydarzy się wkrótce? Siedem buław. Siedem buław to akcja, działanie, ale siedem buław to, kochani, również jakby obrona. Boicie się, że ktoś Was zaatakuje jakby. Wyznaczajcie, musicie wyznaczyć granice, musicie obrać dobrą pozycję i nie walczyć, jeśli nie musicie o coś koniecznie, tylko czekać i być naszykowanym, nastawionym na wszystko, tak? Jakby w razie sytuacji jakiegoś zagrożenia Waszej stabilności obronić się adekwatnie do sytuacji. Tu są jakieś straty, ale sprawy potoczą się dobrze, pozytywnie, mamy bociany. Widzicie te straty, które się wydarzyły? Bociany przynoszą dobrą nowinę, dobry rozwój spraw, tak? Przynoszą szczęście i jakiś przyjaciel czy przyjaciele, którzy Wam pomogą, tak? I w sprawie związku, relacji oficjalnego, jakiegoś tutaj partnerstwa, wydarzą się pozytywne sprawy, tak? Nie walczcie, jeśli nie musicie. Te sprawy potoczą się same. Obierzcie sobie dobrą pozycję i czekajcie. Natomiast jeśli pytacie o kontrakty, to tutaj jacyś przyjaciele lub przyjaciel pomoże Wam w sprawie kontraktu, jakichś umów, tak? Gdzie mieliście może straty, baliście się o własną egzystencję lub byliście atakowani przez innych. Tutaj nie róbcie nic, tylko czekajcie i bądźcie przeszykowani na dobre zmiany, kochani. Z czwórki buław przeszliście do siedem buław, czyli to jest wzrost, tak? Wzrost, polepszenie spraw, ale nie walczcie, nie kłóćcie się, nie poddawajcie się żadnym prowokacjom, tylko spokojnie w dobrej pozycji, stabilnej pozycji czekajcie na rozwój spraw, a te sprawy potoczą się same dobrze i pozytywnie dla Waszych związków czy Waszych kontraktów. Dziękuję serdecznie, zapraszam Was oczywiście na mój kanał codziennie. Do usłyszenia już wkrótce.